Halo, halo? No stary, miałeś nagrywać recenzję iPhone'a 13 Pro, co się dzieje w ogóle? Jeju, faktycznie, dobra, zapomniałem. Już tyle czasu obiecuję to widzom i no dobra, idę nagrywać. Nie, teraz nagrywam, idę. Tak, tak, wiem, przepraszam wszystkich z góry serdecznie, wiem, że czekaliście na ten film bardzo długo, ponad 6 miesięcy, ale w końcu jest, czyli moja opinia o iPhone 13 Pro. I myślę, że w sumie nawet dobrze, że ten film wychodzi tak późno, bo teraz przynajmniej macie możliwość sprawdzenia, co ja sądzę o tym telefonie po pół roku użytkowania. Jak on się sprawuje, jak wygląda, jakie są jego wady i zalety, no i wreszcie, czy warto, czy nie warto się tym telefonem zainteresować? Odpowiedź na te pytania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z porównywarką Ceneo. No i dzięki tej porównywarce możecie na przykład znaleźć najtańszą ofertę na takiego iPhone'a 13 Pro. Ale to nie wszystkie zalety platformy Ceneo, a o innych, bardzo ciekawych, opowiem w dalszej części tego filmu. To jest zaleta iPhone'a. On ma tak płaską i tak zlicowaną krawędź, że można go po prostu postawić i stoi. Dobrze, na początek może powiem, dlaczego w ogóle ten film pojawia się po pół roku, a nie po dwóch tygodniach od premiery tego smartfona. Ano przede wszystkim dlatego, że są problemy z dostępnością. Były na samym początku bardzo duże i są w zasadzie do dzisiaj z dostępnością w ogóle smartfonów, a także między innymi iPhone'a 13 Pro. No ale jako, że trochę lepiej z tym jest, a że zwlekałem też z tym bardzo długo, ale w końcu ten film nagrywam, no i oczywiście link do ceny tego smartfona znajdziecie w opisie pod tym filmem. Powiem wam szczerze, że ja wybrałem ten nowy kolor Sierra Blue. Kupiłem też wersję specjalnie tą większą, czyli 256 GB, żeby działały te filmy ProRes, a powiem wam szczerze, że przez pół roku nie nagrałem chyba ani jednego, może jeden czy dwa te filmy ProRes, więc kompletnie tej funkcji nie przetestowałem. Także okazała się kompletnie najwyraźniej bezużyteczna. Natomiast ja ostatnio miałem okazję obejrzeć tę wersję 13 Pro w kolorze zielonym i moim zdaniem naprawdę, naprawdę fajna. Nie wiem, czy fajniejsza niż ten kolor Sierra Blue. Oczywiście największym plusem iPhone'a 13 Pro, jeżeli chodzi o budowę zewnętrzną, ogólnie o jakość wykonania, to są oczywiście te matowe plecki, które już przy okazji iPhone'a zarówno 11 Pro, jak i 12 Pro były dostępne. Ale jest bardzo fajna zaleta tych plecków, mianowicie się nie palcują, bardzo estetycznie wyglądają. I to jest fajne, również w etui, bo nawet kiedy wrzucimy ten telefon w etui, który ma błyszczące plecki, to jeżeli ono jest przezroczyste, to i tak widać jakieś tam niedoskonałości. Tutaj tego nie ma. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, że w oku obiektywów zbiera się dużo kurzu. Tutaj te odciski palców już są widoczne, bo tutaj mamy błyszczącą powłokę, tę nakładkę, naklejkę z tymi obiektywami na tylną obudowę. Ona jest wykonana chyba z jakiegoś szkła, ale niestety Apple nie podaje, co to jest za materiał wykonania. Natomiast obiektywy faktycznie się palcują, wokół nich jest dużo kurzu, także trzeba je co jakiś czas na pewno przecierać, żeby uzyskać dobrej jakości zdjęcia, bo o tym też pamiętajcie, że to jest ważne, żeby te obiektywy były czyste, kiedy wykonujemy zdjęcia. Ramka telefonu, jak pewnie wiecie, w przeciwieństwie do tych tańszych modeli podstawowych iPhone'ów 13, nie jest wykonana z aluminium, tylko jest wykonana ze stali chirurgicznej, stali szlachetnej i ona jest błyszcząca, więc się strasznie palcuje w porównaniu do aluminium, więc to jest moim zdaniem minus. Jeżeli nie chcecie cały czas przecierać telefonu, no to będziecie po prostu mieli zapalcowane tę ramkę. Natomiast plus jest jej taki, że ona jest faktycznie mega, mega wytrzymała i w razie co można ją też przeszlifować, jeżeli wam się gdzieś obrypie i popsuje, że tak powiem. Dobra, do rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to zawsze noszę etui, także tutaj plecki zdecydowanie nie zostały, że ten sposób naruszone ani ramki telefonu. No i muszę wam przyznać, że ten telefon spadł mi naprawdę sporo razy. Nie zbił się jeszcze, mam nadzieję, że się nie zbije. Natomiast jeżeli chodzi o panel, przedni ekran, tutaj mamy tą powłokę Ceramic Shield, ale ja i tak zawsze zalecam nosić szkło ochronne lub folię ochronną. Ja akurat aktualnie jej nie mam, ponieważ jak kupowałem ten telefon, to nie było jeszcze szkieł hybrydowych od 3MK, tych nietukących się, czy tam od innych marek. Natomiast były tylko te zwykłe hartowane, no i po paru tam tygodniach ono mi się po prostu zbiło, wtedy je odkleiłem. No już po prostu ze roztargnienia nie zamówiłem, nie kupiłem nowego i chodziłem przez 4-5 miesięcy po prostu bez żadnego zabezpieczenia ekranu. Ten ekran, tak jak mówię, no ten telefon wiele razy mi spadł, nie stukł się, także naprawdę jakość wykonania jest tutaj na dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o rysy, to są bardzo małe, niewielkie, dwie takie małe rysy, które są naprawdę głębokie i to mega widać. Dopiero teraz to zauważyłem przed tutaj nagrywaniem dzisiejszego filmu.
Więc to trzeba zwrócić uwagę, dlatego warto po prostu się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o ten ekran, wtedy nie będziecie mieć tych rys. Natomiast porównując do najnowszego Galaxy S22, to najnowszy Galaxy S22 po dosłownie 2-3 tygodniach testów był naprawdę mocno porysowany, jeżeli chodzi o ekran. Także mimo wszystko ta powłoka ceramiczna daje trochę więcej, natomiast nie jest w 100% odporna na zarysowania. Te zarysowania i tak się pojawią, dlatego lepiej ekran zabezpieczyć. No i druga sprawa, co jest dużym plusem iPhone'a względem innych telefonów, ale również tyczy się to tak samo tego iPhone'a 13. W ogóle, jeżeli nie widzieliście mojej recenzji tego podstawowego iPhone'a 13, to link w karcie jest. Chodzi mianowicie o wodo- i pyłoszczelność. Tutaj norma IP68 jeszcze wzmocniona przez Apple. Dodatkowo mamy 6 metrów głębokości. Możemy ten telefon zanurzyć 6 metrów pod wodę na 30 minut. Co nie jest tak do końca super, jeżeli chodzi o estetykę, to, że ramki są cały czas od 5 lat tak samo grube. W porównaniu do Galaxy S22, no tutaj widać, że iPhone trochę odstaje pod tym względem. Mi to przeszkadza, ale wiadomo, że to jest kwestia gustu. Większość osób na to uwagi nie zwraca. Notch został zmniejszony. Na początku dla mnie to dziwnie bardzo wyglądało. Natomiast zupełnie się do tego przyzwyczaiłem, ale nic to kompletnie nie zmienia, nic to nie daje. Nie mamy chociażby procentu baterii, który został zabrany wraz z iPhone'em 10 i przez 5 lat cały czas nie przywrócony, pomimo zmniejszenia tego notcha, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia chyba tylko dla odróżnienia 12 od 13. Kompletnie nic to nie zmienia i nawet moim zdaniem jakby no nie miało to żadnego sensu, żeby tego notcha zmniejszać. Lepiej w ogóle go całkowicie wywalić, co mam nadzieję, że się w końcu stanie. I teraz rzecz, która myślę, że jest istotna dla osób, które się zastanawiają pomiędzy iPhone'em 13 Pro a zwykłą 13, czyli to, że musicie zdać sobie sprawę z tego, że iPhone 13 Pro jest znacznie cięższy. To znaczy może w gramach ta różnica nie jest aż tak widoczna, ale kiedy te dwa telefony trzymacie w ręku, to różnica jest naprawdę kolosalna i z iPhone'a 13 zwykłego mi się dużo lepiej korzysta pod względem ergonomii. No i druga sprawa, że mamy te oczywiście krawędzie ścięte, krawędzie płaskie. Ten telefon generalnie, jeżeli mamy go bez etui, on naprawdę niemiło leży w dłoni. Szczególnie jeżeli w ogóle rozważacie Pro Maxa, to już w ogóle tak naprawdę jest to minus. Kiedy macie telefon w etui, to już to aż się tak, że tak powiem, w dłonie nie rzuca. Natomiast trzeba wtedy zwrócić uwagę, że telefon będzie po prostu w etui większy. Natomiast ja go noszę w etui, w takim przeźroczystym i ono jest spoko. Kosztowało dosłownie 20 czy 15 zł. Dużym plusem iPhone'a 13 Pro, zauważalnym na tle zwykłej 13 i w ogóle na tle wszystkich innych poprzednich iPhone'ów, jest ten ekran 120 Hz. Jest to duży minus, że zwykła 13 go nie otrzymała, bo jeżeli korzystacie z iPhone'a 13 Pro, no to powiem wam szczerze, że przesiadka potem na jakikolwiek inny smartfon, który ma to zwykłe odświeżanie 60 Hz, naprawdę widać różnicę gołym okiem. Po prostu mamy taki jakiś, no coś nam się w mózgu przestawia, kiedy patrzymy na ten ekran super płynny, że potem, kiedy patrzymy na ten mniej płynny, coś jest nie halo, halo. Mózg nam mówi, proszę pana, coś tu nie gra. I taki efekt jest, ale nie tylko oczywiście w przypadku iPhone'a, także chociażby nasz kolega z redakcji Ziemowit tutaj również korzysta ze smartfona Google Pixel, który ma z kolei 90 Hz odświeżanie. No i tam, kiedy ma ekran 60 Hz, kiedy go odtwarza, kiedy go obsługuje, to również ten efekt właśnie takiego dziwnego uczucia jest. Także no, naprawdę ten ekran jest fajny, ale minusem jest to, że jeżeli się już na taki ekran przesiądziecie, to potem do 60 Hz raczej nie będziecie chcieli wrócić. No i oczywiście Apple nie byłoby sobą, gdyby nie udostępniło użytkownikom jakichkolwiek ustawień co do tego ekranu, czyli możliwości dostosowania tych herców, wyłączenia tego adaptacyjnego wyświetlacza, bo ten wyświetlacz jest oczywiście adaptacyjny, automatyczny, czyli dostosowuje w zależności od wyświetlanej treści tę częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Także to tak działa, żeby oczywiście zaoszczędzić baterię. Natomiast te opcje zostały ukryte w dostępności i tutaj w opcji ruch możemy ograniczyć częstotliwość klatek do 60 na sekundę i wtedy ten telefon zacznie nam działać w 60 Hz i automatycznie widać różnicę oczywiście na minus. Natomiast nie ma tego normalnie w ustawieniach ekranu. Niezmiennie minusem iPhone'a 13 Pro, jak i wszystkich innych iPhone'ów, jest brak czytnika linii papilarnych. Mamy tylko system Face ID, który dodatkowo, oprócz tego, że zajmuje teraz mniej miejsca na froncie telefonu, to nie został w żaden sposób ulepszony. Nie działa lepiej, nie działa szybciej. Bardzo często się zacina, zawiesza, znaczy nie chce po prostu odblokować, czy to jeżeli mamy okulary na głowie, czy też wiadomo te dziwne rzeczy, które nie wiadomo czemu kazali nam nosić, a nie przynosiły żadnego efektu. No i po prostu działa to kiepsko, szczególnie jakby w tych warunkach, w związku z czym
Szkoda, że nie ma tego czytnika linii papilarnych, tym bardziej, że mógłby być albo pod ekranem, ta technologia działa naprawdę super chociażby w Samsungu, albo po prostu z boku w przycisku zasilania, tak jak ma to miejsce chociażby w iPadach. No, działałoby to super, ale niestety Apple stwierdziło, że nie. Nie przyznamy się do błędu, chociaż zrobili to chociażby w przypadku MacBooków. No to czemu nie mogli przyznać się do błędu w przypadku iPhone'a? Na pokładzie nie ma też oczywiście mini jacka ani USB-C. Jest niestety ten nieszczęsny port Lightning, którego ja bardzo nie lubię. To znaczy nie lubię go w tym sensie, że muszę mieć i takie przewody, i takie w domu, i takie akcesoria, i takie. Szkoda, że nie jest to ujednolicone, ale najprawdopodobniej Apple w ogóle z portu zrezygnuje, chociaż kurczę, zapowiadam to od roku, a na razie się to nie stało. No, zobaczymy, zobaczymy. Natomiast na pokładzie są cały czas fantastyczne głośniki stereo, które grają naprawdę super. Ja bardzo dużo oglądam YouTube'a, TikToka, Instagrama, w sensie treści wideo na tym telefonie i po prostu lubię konsumować wideo na tym telefonie. Wcześniej używałem iPhone'a 12 mini, no i faktycznie to mini było trochę za bardzo mini, jeżeli chodzi o konsumowanie treści. Na tym telefonie robi mi się to wygodnie. Oczywiście cały czas wolałbym, żeby ten smartfon miał rozmiar ekranu 5,8 cala, a nie 6,1, czyli ten rozmiar, który był jeszcze w iPhone'ach 11 Pro, czy też w iPhone'ach 10S i 10. On po prostu mi lepiej leży w dłoni, ale do tego mimo wszystko się przyzwyczaiłem. Nie jest aż takim klocem, aż taki duży. Te 6,1 jest ok, więc jeżeli boicie się, że ten telefon będzie dla Was za duży, to spokojnie, moim zdaniem się przyzwyczajcie. Oczywiście ja jestem naprawdę przeciwnikiem iPhone'ów, pomimo że używam iPhone'a już od kilku lat, to głównie dlatego, że korzystam także z MacBooka i korzystam także z Apple Watcha, którego tutaj widzicie, którego też nie lubię, bo muszę go codziennie ładować, a wolałbym ładować zegarek co tydzień. Natomiast Apple Watch wtedy, jak go pierwszy raz kupowałem, a Apple Watch 4 to był mój pierwszy, to był to jedyny smartwatch na rynku, który oferował płatności, a to jest dosyć wygodne, chociaż nie zachęcam Was tylko i wyłącznie do płatności zbliżeniowych, warto też używać gotówki, o czym mówię w tym tutaj filmie, w karcie, warto go naprawdę sobie obejrzeć. Natomiast dlatego też, że wszedłem w ten ekosystem dosyć głęboko, że mam te różne urządzenia Apple'a, to z tym iPhone'em zostałem, chociaż samego iPhone'a naprawdę nie lubię. Zdecydowanie wolę telefony z Androidem pod wieloma względami. W Androidach gest w tył możemy używać wszędzie, w każdej części interfejsu, w każdej aplikacji i to zarówno od prawej krawędzi telefonu, jak i od lewej. A tutaj możemy używać tylko i wyłącznie od lewej, co jest po prostu, jak widzicie, mało wygodne, no bo wygodniej byłoby mi przynajmniej od prawej, no bo jestem praworęczny, trzymam telefon w prawej ręce, więc mam bliżej kciukiem do prawej krawędzi, a muszę go używać od lewej i to i tak nie działa w każdej części interfejsu. Także to jest duży minus. Dużym minusem jest także to, że te iOS-y się niestety coraz bardziej zawieszają, zacinają, mają różne bugi. Słuchajcie, do dzisiaj po przesiadce z iPhone'a 12 mini nie wróciła mi możliwość wyszukania aplikacji zdjęcia. Po prostu nie mogę jej znaleźć, muszę ją mieć na pulpicie i mogę ją tylko otworzyć poprzez kliknięcie. Nie mogę wpisać sobie zdjęcia i wyszukać aplikacji zdjęcia. Przez pół roku Apple tego buga nie naprawiło, co jest moim zdaniem skandaliczne. I tych elementów, minusów, które mnie denerwują w samym systemie iPhone'a, czyli iOS-ie, jest znacznie, znacznie więcej, bo to chociażby to, że nie możemy z łatwością przerzucać plików w formie przewodowej. Ten bezprzewodowy system AirDrop, mimo że korzystam z niego na co dzień, to również czasami się zacina. Czasami, najczęściej to problemy objawiają się w taki sposób, że nie da się wyszukać na przykład iPhone'a albo komputera, muszę jedno czy drugie urządzenie resetować. W ogóle tego iPhone'a co jakiś czas muszę włączyć i wyłączyć, po prostu pewne rzeczy mi nie działają i dopiero zaskakują, kiedy go włączę ponownie. Kolejna rzecz, zapisywanie filmów, po prostu klipów, wideo, chociażby z dysku Google, czy chociażby pobieranie plików z WeTransfera. Do dzisiaj tej umiejętności nie opanowałem na tym smartfonie. Po prostu te rzeczy, które działają na Androidzie od tak, możemy sobie pobrać plik z dowolnej strony, pobrać wideo z dysku Google, pobrać plik z WeTransfera. Po prostu to działa tak. Czy możemy sobie podłączyć telefon do komputera, z łatwością przerzucić zdjęcia albo inne pliki z i do telefonu. No i trzecia rzecz, czyli muzyka. Nie możemy sobie także z łatwością tej muzyki wgrać na iPhone'a. Kiedy opanowałem już tę umiejętność robienia tego przez iTunesa, który był jeszcze do niedawna dostępnym oprogramowaniem od Apple'a, to iTunesa również usunęli i teraz w ogóle nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli wiecie, jak da się przerzucić normalnie, nie kupując żadnej płatnej aplikacji, na iPhone'a muzykę, po prostu pliki MP3 na telefon, to dajcie znać. No i właśnie, to jest to, też mnie denerwuje w iPhone'ie, jeżeli cokolwiek chcemy zrobić, co wykracza poza pewne rzeczy takie podstawowe dla ludzi, którzy kupują ten telefon i nie korzystają, jakby nie potrzebują wykonywać jakichś takich większych, wyższych, bardziej rozbudowanych zadań, to po prostu najczęściej musimy, jeżeli chcemy to robić, kupić płatną aplikację z App Store'a.
No czasami to jest 20 zł, ale jeżeli chcemy zrobić to, to czy tamto, na przykład, nie wiem, uruchomić sobie manualny tryb nagrywania czy robienia zdjęć w aparacie, to musimy kupić płatną aplikację, tak? Jeżeli chcemy sobie pewnie jakieś pliki poprzerzucać czy coś porobić, musimy kupić płatną aplikację. To mnie strasznie denerwuje, a to dodatkowo jeszcze, a propos tych płatności, jest kolejna rzecz, która mnie, no naprawdę, mówiąc szczerze, po prostu wkurza, to jest system płatności w tym smartfonie, czyli Apple musi od każdej płatności, niemal każdej, prawie każdej płatności, bo na przykład w przypadku Allegro tak nie jest, ale niemal każdej płatności swoją część zabrać, swoją prowizję. I to nie jest prowizja w stylu 1% czy 2%, którą moglibyśmy przeżyć. To jest prowizja kilkadziesiąt procent, od którą Apple bierze od każdej płatności. Pokazywałem wam to w jednym z odcinków, również tutaj link, może bardziej w opisie pod tym filmem będzie, gdzie cena usługi VOD Polsat Box Go. Na komputerze płacimy 40 zł, a na iPhone'ie czy iPadzie płacimy chyba 60 kilka. W związku z czym widzicie, jaka to jest, no po prostu, mamy tę samą usługę i kiedy kupujemy ją przez iPhone'a, płacimy więcej, kiedy kupujemy przez komputer, płacimy mniej. To jest chore, moim zdaniem nie powinno czegoś takiego być, ale rozgadałem się za bardzo chyba na temat tego systemu iOS, natomiast chciałem wam też dać taką perspektywę osoby, która korzysta z iPhone'a, ale naprawdę nie lubi korzystać z tego iPhone'a i korzysta z niego niejako z konieczności, więc jeżeli przysiadacie się z Androida, to musicie mieć świadomość tych wszystkich wad, które będziecie musieli zaakceptować, jeżeli przesiądziecie się na iPhone'a, więc ten segment był dla tych osób, które się przesiadają z Androida. Jeżeli korzystacie już wcześniej, korzystaliście już wcześniej z iPhone'a i przesiadacie się na 13 Pro, no to jakby wiadomo, że tutaj żadnej różnicy nie będzie. Najważniejszym dla mnie elementem tego telefonu, czy elementami, są oczywiście aparaty. I też nie da się tutaj ukryć, że dlatego, tylko i wyłącznie dlatego korzystam z tego smartfona. Oprócz tych niuansów w stylu matowe plecki, czy to, że może trochę bateria jest fajna, czy to, że ma ten ekran 120 Hz, co oczywiście jest dużym plusem, są to plusy. Natomiast tym najważniejszym powodem, dlaczego korzystam z iPhone'a 13 Pro, są aparaty. I moim zdaniem jest to jeden z najlepszych zestawów aparatów na rynku, ale spokojnie wiem, że często to zdanie powtarzam, zdecydowanie gorsze aparaty niż Galaxy S22, szczególnie w wersji Ultra. Tam po prostu, tamte aparaty biją na głowę iPhone'a pod względem zdjęć, szczególnie tych nocnych. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to iPhone tutaj moim zdaniem, pomimo że nie ma tego 8K, które i tak jest bezużyteczne, to iPhone naprawdę robi najlepsze filmy. Większość filmów, które nagrywamy, jeżeli chodzi o nasze Insta Story, czy jeżeli chodzi o nasze YouTube Shorts, czy TikToki, to właśnie nagrywamy za pomocą iPhone'a, ponieważ po prostu jakoś tak ta jakość, ta płynność, no i przede wszystkim stabilizacja sensor shift właśnie wpływa na to, że te filmy wyglądają naprawdę super. Ta stabilizacja teraz w tym roku jest również zarówno w iPhone'ach 13 Pro, jak i w tych zwykłych 13, bo w poprzednim 12 Pro była tylko w wersji Max. Tutaj mamy to i to działa na trochę innej zasadzie, to znaczy ta stabilizacja polega na tym, że rusza nam się sama matryca, sam sensor, a nie pływające soczewki w obiektywach i to daje nam dużo bardziej efektywną stabilizację, dużo jakby naturalniej to wygląda i no po prostu jest to super. Więc jeżeli macie zamiar nagrywać dużo filmów smartfonem, to zdecydowanie iPhone 13 Pro, ale również zwykły iPhone 13 będą dla was świetnym wyborem, bo iPhone 13 Pro od iPhone'a 13, no właśnie, czym on się różni, jeżeli chodzi o te aparaty? Czy warto dopłacać ten 1000 zł kolejny, czy ponad 1000 zł, żeby wybrać iPhone'a 13 Pro, jeżeli szukacie fotosmartfona? To zależy. To zależy od tego, czy robicie dużo zdjęć nocnych, bo faktycznie w przypadku zdjęć nocnych ten telefon radzi sobie lepiej. Ma większą matrycę, lepiej to przetwarzanie obrazu tutaj po prostu działa. Więc zdjęcia nocne to jest jeden argument, drugi argument to jest teleobiektyw. Teraz już z przybliżeniem trzykrotnym. Nadal jest to nic w porównaniu do przybliżenia chociażby dziesięciokrotnego w Galaxy S22 Ultra, ale jednak jest to znacznie bardziej użyteczne niż przybliżenie dwukrotne, które było w poprzednich iPhone'ach. I już wam tłumaczę dlaczego, bo jeżeli robimy zdjęcie chociażby jakiegoś baneru, gdzie jest numer telefonu albo jakiś adres, gdzie chcemy coś przybliżyć, zobaczyć coś z daleka, no to ten telefon będzie sobie lepiej radził niż ta zwykła 13. Jeżeli często w ogóle przybliżacie rzeczy, to też z drugiej strony iPhone 13 Pro nie będzie najlepszym wyborem, bo znacznie lepszym będzie chociażby S22 Ultra z tym przybliżeniem dziesięciokrotnym, więc musicie mieć tę perspektywę. No i dodatkowa rzecz, która tutaj jest w tym telefonie, w obiektywie ultraszerokokątnym,
szerokokątnym, który ma tym razem autofokus, a ten autofokus ma dlatego, że jest on obiektywem niejako aparatem hybrydowym, bo również pełni funkcję aparatu makro. Możemy robić te zdjęcia z super przybliżeniem i mówiąc szczerze, nie robiłem ani razu takich zdjęć tym jakby celowo, tylko głównie pod względem testowym. Natomiast taka opcja jest i bardzo szkoda, że nie ma jej w zwykłej 13, więc jeżeli chcecie mieć taką dodatkową funkcjonalność, to również jest to argument, żeby dopłacić do 13 Pro. I tutaj też mały niuans, na który muszę ponarzekać, czyli to, że ten tryb makro oryginalnie jest automatycznie wywoływany, czyli nam się przełącza aparat, kiedy przybliżamy telefon do jakiegoś obiektu, co jest kompletnie nietrafionym pomysłem i na szczęście można to już teraz w ustawieniach wyłączyć. Dodatkowo jest też automatyczny tryb nocny, który również mnie strasznie irytuje, bo w normalnych telefonach z Androidem ta opcja zarówno makro, jak i trybu nocnego jest wyciągnięta jako osobny tryb, czyli chcemy zdjęcia nocne, włączamy tryb nocny, a nie, że telefon za nas decyduje. Oczywiście w komentarzach napisaliście pod recenzją iPhone'a 13, że można ten tryb wyłączyć. No dobrze, ale ja go nie chcę wyłączać, bo ja chcę mieć ten tryb nocny, chcę mieć możliwość robienia zdjęć nocnych w trybie nocnym, ale wtedy, kiedy mam go włączonego. A dlaczego ten tryb nocny jest irytujący? Bo czasami chcemy po prostu zrobić szybko zdjęcie jakiejś rzeczy, chociażby w ruchu i czasami też ten telefon nie do końca dobrze wykrywa, czy to już powinien załączyć ten tryb nocny, czy nie. No jeżeli chcemy szybko wyjąć aparat, szybko zrobić zdjęcie, a nam się włączy 3-sekundowe naświetlanie, no to zrobimy, wiadomo, a nie zdjęcie. No i w 13 Pro jest też ten sensor LiDAR po raz kolejny, który ma pomagać chociażby w robieniu tych zdjęć portretowych, wykrywaniu tej głębi, ale moim zdaniem nie ma najmniejszej różnicy pomiędzy zdjęciami portretowymi z 13 czy z 13 Pro. Oczywiście w dobrych warunkach oświetleniowych. Natomiast ten LiDAR można też wykorzystać chociażby do skanowania rzeczy za pomocą również płatnych aplikacji, o czym opowiadaliśmy Wam w jednym z shortsów, więc możecie sobie go zobaczyć, ale moim zdaniem nie jest to akurat argument, żeby specjalnie do 13 Pro dopłacać. Zapomniałem powiedzieć jeszcze dwóch ważnych rzeczach i myślę, że przy okazji tej jednej powiem o drugiej, czyli chodzi mianowicie najpierw o wideo filmowe, które moim zdaniem działa tutaj w iPhone'ie świetnie, ale w szczególności z tego przedniego aparatu, jak widzicie, naprawdę fajnie to tło się rozmywa i w ogóle super to wygląda. Z tego tylnego, no niestety czasami włosy coś tam... Niestety nie do końca to dobrze jest rozpoznawane, ale z tylnego działa super. Natomiast co jest, o czym zapomniałem, a co jest dużym minusem iPhone'a 13 Pro, to flary. Flary objawiające się szczególnie w zdjęciach nocnych, o których opowiadałem w osobnym filmie, więc do niego zapraszam tam wszystkie szczegóły na temat tego minusu iPhone'a 13 Pro, ale tyczy się ten minus także innych iPhone'ów, jak i Samsungów, wielu telefonów. Niestety coraz bardziej ten minus będzie widoczny. Ja tutaj na temat zdjęć się nie będę rozwodzić, ponieważ możecie zobaczyć nasze porównanie S22 serii Galaxy S22 do iPhone'a 13 Pro, gdzie opowiadałem o jakości zdjęć. No krótko mówiąc, moim zdaniem ten smartfon robi naprawdę dobre zdjęcia, chociaż jednak lepsze robi S22, ale to oczywiście też zależy od sytuacji, bo czasami lepsze zrobi iPhone, czasami Samsung. Natomiast bezprecedensowo, bezdyskusyjnie lepsze filmy nagrywa iPhone. Także jeżeli szukacie smartfona do nagrywania filmów, to jest dobry wybór. Jest zarówno jak i zwykła 13. No i rzecz, która pewnie dla wielu osób, tak jak i dla mnie, jest niezwykle ważna w smartfonie, jest to oczywiście czas pracy bez ładowania, czyli bateria. Akumulator, który tutaj został umieszczony, jest nieco większy niż w przypadku iPhone'a 12 Pro i to jest zauważalne. Ja to odczułem, bo używałem przez parę miesięcy iPhone'a 12 Pro rok temu. No i tamta bateria oczywiście była dobra. Zawsze, kiedy smartfon jest nowy, bateria jest super, ale po paru miesiącach ona zaczyna tracić na swojej pojemności, co niestety również tutaj się dzieje. Mimo tego, że iPhone mi pokazuje, że ten 100% jest cały czas kondycja baterii 100%, ale nie wierzcie w to do końca. Najprościej rzecz ujmując, czy jestem zadowolony z baterii w iPhone'ie 13 Pro? Tak, jestem zdecydowanie. Staram się nie schodzić poniżej 20%, czasami mi się to zdarza raz na jakiś czas, kiedy nie mam faktycznie dostępu do ładowarki. Często też jeżdżę autem i tam podłączam telefon, no ale zdarza się oczywiście, że mimo wszystko i tak ten procent spadnie. Natomiast zazwyczaj standardowo udaje mi się przetrwać gdzieś od tej 9, 10 rano do 22, nawet 23 tego samego dnia, więc możecie sobie obliczyć
policzyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o czas pracy. Jakby dużo oglądam YouTube'a, dużo też konsumuję social mediów, TikToka, oczywiście też w związku z tym, że tworzymy dla Was materiały, czy tu, czy tam. Natomiast jeżeli chodzi o czas na ekranie, to jest to, oscyluje to mniej więcej w okolicach 4-5, czasami nieco powyżej 5 godzin. I ten czas to nie jest czas taki wydrenowany, że po prostu to jest 5 godzin i więcej nie pociągnie. Da radę więcej pociągnąć też na pewno, jeżeli sobie włączycie chociażby tryb oszczędzania energii, a więc jeżeli szukacie smartfona z wydajną baterią, a dużo korzystacie z telefonu, to iPhone 13 Pro jest dobrym wyborem. No ale tutaj oczywiście pewna szpileczka musi być w stronę Apple'a, czyli ładowanie. Ładowanie jest cały czas wolne, 20-watowe. 50% 30 minut jest to wynik średni i też oczywiście smartfon wspiera ładowanie indukcyjne, ale uwaga, 15-watowe tylko kiedy użyjecie tych dziwnych akcesoriów MagSafe, które się przyczepiają na magnes do iPhone'a, co jest moim zdaniem kompletnie porypanym pomysłem. Natomiast jeżeli korzystacie z normalnej ładowarki, która ma dokładnie takie same, a nawet lepsze możliwości niż MagSafe, to wtedy macie tylko 7,5 W, więc bardzo wolne ładowanie. Natomiast ja tutaj robiłem też filmik w opisie, raczej link, bo tutaj się nie zmieszczam, na temat ładowania, zarówno szybkości ładowania, jak i też ładowania bezprzewodowego, jakie to niesie ze sobą minusy. Bardzo dużo strat energii, bardzo dużo utraty ciepła, grzeje się ten telefon, także w przypadku ładowania, bo w przypadku użytkowania on się zupełnie nie grzeje, bo o wydajności w ogóle nie będę mówił, bo ten smartfon jest po prostu wydajny, ale tak jak mówię, ze względu na iOS, a też czasami są różne bugi zacięcia, więc o tym nie będę mówił. Natomiast wracając do ładowania, moim zdaniem nie korzystajcie z ładowania indukcyjnego, to nie ma naprawdę sensu. Jeżeli chodzi o ładowanie w nocy przewodowe, to ze spokojem możecie to robić, nie szkodzi to w żadnym stopniu baterii, także tutaj nie martwcie się o to, możecie cały czas ładować telefon do 100%, tylko starajcie się go nie rozładowywać poniżej 20%. Słyszeliście kiedyś o Ceneo? No, kto nie słyszał, w końcu to największa porównywarka cenowa w Polsce. Ale czy wiedzieliście, że mają oni także swój program partnerski, dzięki którym możecie zarabiać w zamian za polecanie produktów? Jak to zrobić? Wystarczy, że zarejestrujecie się z linku, który jest w opisie pod tym filmem, no i już, możecie zacząć zarabiać. Jeżeli prowadzicie kanał na YouTubie, blog tekstowy albo chociażby profil na TikToku i pokazujecie tam bądź recenzujecie różne produkty dla swoich odbiorców, no to możecie generować dodatkowy zarobek poprzez link do danej oferty, do danego produktu, który stworzycie w panelu programu partnerskiego Ceneo. Produkty mogą być z dowolnej kategorii, od kosmetyków, poprzez narzędzia dla majsterkowiczów, aż po chociażby elektronikę. Platforma rozlicza się z Wami za przejście z Ceneo do oferty na stronie sklepu, czyli jest to tak zwane podwójne kliknięcie. Najpierw do Ceneo, a później do sklepu online. Także jeżeli macie jakąkolwiek grupę odbiorców, czy to małą, czy to dużą, no to koniecznie sprawdźcie program partnerski Ceneo, link jest w opisie, zarejestrujcie się, zobaczcie jak to działa, no i dajcie znać, czy Wam się podoba. No dobra, no to przyszedł czas na najważniejsze pytanie, czy iPhone 13 Pro jest warty swojej ceny? No i odpowiedź moja brzmi nie, ale tak samo będzie brzmiała w przypadku połowy smartfonów, które są dostępne na rynku, bo smartfony są po prostu za drogie. Natomiast plusem tegorocznych smartfonów, które zostały wydane, czy tego sezonu wydawania smartfonów jest to, że Galaxy S22 wystartowało naprawdę ze świetną ceną, która oscyluje właśnie w okolicach z podstawowego iPhone'a 13, a moim zdaniem Galaxy S22 może ze spokojem konkurować z iPhone'em 13 Pro, który jest o 1000 ponad złotych droższy. Więc czy 5199 zł to cena startowa iPhone'a 13 Pro, czy jest to cena godna i odpowiednia tego modelu i jego możliwości? No moim zdaniem nie, bo ma dużo braków, ma dużo niedociągnięć, które po prostu ta cena troszkę uwydatnia i troszkę boli. Natomiast oczywiście, jeżeli zgadzacie się z tym wszystkim, potrzebujecie tych wszystkich rzeczy, o których opowiadałem i dla Was wydatek 5199 zł to jest tak, no to oczywiście tego iPhone'a 13 Pro możecie ze spokojem kupić. Natomiast ja z mojej strony serdecznie Wam polecam wejść na nasz ranking smartfonów, gdzie znajdziecie różnego rodzaju smartfony w różnych budżetach cenowych, od tych najtańszych do tych najdroższych. Jeżeli chodzi o konkurencję dla iPhone'a 13 Pro, to jest to oczywiście Galaxy S22 Ultra, który jednakże zazwyczaj będzie nieco jednak droższy. Natomiast ja moim zdaniem z mojej strony polecam Wam rozważenie również modelu Galaxy S22 tego
tego zwykłego, który jest tańszy, a ze spokojem może konkurować z tym modelem. No i także, jeżeli nie potrzebujecie naprawdę wysublimowanych zdjęć, wodoodporności, ładowania indukcyjnego, czy innych kilku tego typu cech, no to możecie rozważyć znacznie tańsze smartfony, jak chociażby Realme GT 2, który również jest naprawdę bardzo fajnym telefonem, a kosztuje połowę ceny takiego iPhone'a 13 Pro. I teraz najważniejsze chyba pytanie, jeszcze ważniejsze, niżeli to, czy iPhone 13 Pro jest warty swojej ceny, czyli czy kupiłbym iPhone'a 13 Pro jeszcze raz? No chyba bym kupił, mimo wszystko chyba bym kupił, chociaż zastanowiłbym się nad tym, czy jednak nie wybrać zwykłej 13, bo nie wiem, czy ta jakość zdjęć nocnych jest aż tak dla mnie przeważająca i ten tryb makro i te 120 Hz jest aż tak dla mnie przeważające, bo gdybym nie korzystał z tych 120 Hz, no to wtedy bym nie widział też tej różnicy. Może gdyby coś 13 zwykła miała lepszego, no to mam iPhone 13 Pro i dlatego wybrałem, więc chyba bym jednak... Dochodzę do wniosku, że chyba jednak ten 13 Pro wybrałbym jeszcze raz. Nie no, muszę wam przyznać szczerze, że ja jestem zadowolony z tego telefonu. Może oprócz tego, że jest mega ciężki i niewygodny trochę do trzymania. Jestem zadowolony, ponieważ wydaje mi się, że jest to pierwszy iPhone od dawna, który jest naprawdę dopracowany. Jest to telefon, który no, jest znacznie lepszą wersją 12 Pro. Wcześniej powiedziałbym, że był to iPhone 11 Pro, który był taki super. Potem ta 12, taka trochę niedociągnięć takich dosyć istotnych. No i 13 Pro znowu poprawiona. Czyli co drugi iPhone wychodziłoby, że jest taki fajny, czyli znowu 14 pewnie coś będzie miała nie tak i może 15 będzie to coś, co znowu stwierdzę, że jest to naprawdę dopracowany produkt. Oczywiście ma swoje niedociągnięcia, ma swoje wady. Ten czytnik linii papilarnych, a w zasadzie jego brak jest dosyć istotną rzeczą. No ale cóż, czekam na wasze opinie, co wy sądzicie o tym modelu iPhone 13 Pro. Czy wam się podoba, czy też nie, czy uważacie, że jest dobrej ceny, czy też nie, czy wybralibyście go, czy też inny smartfon. Czekam na wasze opinie, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego smartfona, no to będę na nie chętnie odpowiadał, bo cały czas z niego korzystam, więc no, cokolwiek zapytacie, to ja postaram się zgodnie z moją wiedzą odpowiedzieć wam jak najszybciej. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, tak jak mówię, co wy sądzicie o iPhone 13 Pro. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Udostępniajcie ten film wśród swoich znajomych. No i subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. A z tej strony mówił dla was zakatarzony szakal. Przepraszam jeszcze raz serdecznie za mój głos i za mój zatkany nos. Mam nadzieję, że niedługo to wszystko pójdzie. Chciałem zrymować na koniec. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.